po polsku dzisiaj gości w Teksasie, dokładnie Austin, Texas. Jesteśmy w domu reżysera, który myślę jest Państwu dobrze znany, Mariusz Krzysztof Kotowski. Witaj, Mariuszu. Cześć, dobrze Cię zobaczyć. Mariusz, sytuacja, jak wiemy, wszędzie jest bardzo podobna. To znaczy, mamy zabronione, zakazane są, zrobione orders takie, które mówią o tym, że zgromadzenia więcej niż kilka osób, że teatry, że kina, że to wszystko jest pozamykane. Powiedz, jak zmieniła się sytuacja twórców, aktorów, reżyserów, ale też ludzi, którzy potrzebują tej sztuki w związku z pandemią koronawirusa? Na pewno to jest bardzo skomplikowany czas dla większości artystów, którzy występują i wtedy mogą się spełniać i zarabiać pieniądze. Także myślę, że większość artystów w tej chwili zmienia myślenie, jak można sprzedać, pokazać to, co robimy. Wiele spraw układa się, żeby można było je przedstawić w innej formie. Tak, także myślę, że to jest bardzo produktywny czas i czas, w którym my możemy się zastanowić, jak naszą sztukę pokazać w innej formie, żeby ona dotarła do publiczności, która jest tak bardzo nam potrzebna. Z innej strony w Teksasie tutaj zaczyna powoli się otwierać stan. Mamy coraz więcej samochodów, co jest bardzo pozytywne. I jak jeżdżę z żoną czy z rodziną, to wszyscy klaszczą i się cieszą. I się cieszymy, że jest trafik. Także to bardzo duża zmiana. Parki są otwarte, można iść pograć. Wiadomo, że trzeba mieć ten dystans. Ale generalnie wszystko zaczyna wracać do życia. Ludzie powoli wracają i mają to, że będzie lepiej, będzie dobrze. Takie przeświadczenie. Ta cała sytuacja związana z kryzysem, z tym, że Polish American Actors Theatre musiało odwołać sztukę w zasadzie w ostatnim momencie, to też gdzieś tam skłoniło do refleksji Ciebie jako twórcę, jako reżysera. I wiem, że szykuje się bardzo fajny projekt, który będzie sięgał trochę początków Twojej kariery, bo to Pola Negri i wiele lat, które poświęciłeś i na książkę, i na film, i również na to, żeby odrestaurować filmy, które jej filmy, czyli Poli Negri, naszej największej gwiazdy, które myślę, jak będzie można je już obejrzeć, bo tu trochę zdradziłam tajemnicy, będą udostępnione te filmy, to myślę, że niejednemu gdzieś tam łezka się trochę uroni, bo to taki czas, ten początek kina, to taki czas bardzo melancholijny, prawda? Ja myślę, że to będzie trip, wycieczka do nostalgii. Także bardzo się cieszę, że Ameryka po polsku jest zainteresowana krótkim festiwalem filmów Poli Negri. To będzie mój film o jej życiu, Życie gwiazdy Pola Negri, 55 minut. I również pokażemy jej cztery pierwsze filmy. I to jest wielkie wydarzenie, ponieważ film Polish Dancer jest pierwszym filmem, który się zachował. Ona ma 17 lat tam. Ten film został wyczyszczony i przygotowany montażowo w nowej formie. Kompozycja była zrobiona przez muzyka z Nashville i był wyświetlany w 2016 roku w Lincoln Center w Nowym Jorku. I też mamy tam też yellow ticket, żółty bilet, mamy Mami Ma, Eyes of Mami Ma i mamy Safo. Cztery filmy będą, także jeśli publiczność zobaczy mój dokument plus te cztery filmy, to będzie wielkie wydarzenie dla nas Polaków, jak i również dla Poli Negri i jej filmów, jej twórczości. To jest wczesny czas Poli Negri. To jest pierwszy film polski i trzy filmy niemieckie, które były zrobione przed 1920 roku. Film dokumentalny, który stworzyłeś, w którym występują osoby, które były nagrodzone Oscarem. Film dokumentalny, który dostał bardzo wiele nagród i w tym momencie ja chciałam Cię poprosić o to, żebyś powiedział, trochę się pochwalił tym filmem i też z jakim odbiorem on się spotkał. Mówię o tym dokumentalnym filmie o Poli Negri, gdzie był wyświetlany i jakie dostał nagrody. Film ten miał premierę światową w Los Angeles na Polish American Actors Theatre, a później miał premierę w Nowym Jorku w Museum of Modern Art.
Jak był wyświetlany, to był też na premierze Eli Wallach, Oscar winner, który jest też w filmie i on zagrał w Spolo Negri w filmie z 1964 roku, Moonspinner. To jest Disneya film z Halle Mills, która dostała Oscara i która też jest w moim filmie. Ona, to ta, nagrywaliśmy to w Nowym Jorku, ja mieszkałem na Columbus, ona na Riverside Drive. Obecnie Halle Mills nie wiem gdzie jest w tej chwili, ale wiem, że przeniosła się do Londynu. Bardzo dobra aktorka i bardzo ładnie mówi w moim filmie o Polly Negri. Eli Wallach był zachwycony tym, że coś takiego powstaje. Ja zdawałem sobie sprawę z tego, to jest 2006 rok, czwarty były robione nagrania, że jak ja tego nie zrobię, to jej nazwisko absolutnie ucieknie z historii i będzie nazwiskiem gdzieś tam paps wychodzi, a nie wiadomo dlaczego, po co i tak dalej. Także te wszystkie materiały, które ja zorganizowałem, po prostu ją znowu odkryły i myślę, że teraz Ameryka po polsku odkryje ją globalnie, a filmy, których ona gra, to były ważne filmy, a są jeszcze, a jej postać jest tak ważna, ponieważ ona była gwiazdą Paramount Picture. Paramount Picture jest największym studiem w Los Angeles i każdy, kto zna filmy, wie, że Paramount Picture star, to jest star, to już nie ma dyskusji. Ona zrobiła 20 filmów dla Paramount Picture w momencie, kiedy Paramount Picture stawał się studiem gwiazd. Będziemy informować na temat tego, w jaki sposób będą Państwo mogli obejrzeć te filmy, obejrzeć film dokumentalny Mariusza Krzysztofa Kotowskiego. Będziemy w Ameryce po polsku na bieżąco informować o tym, co się będzie działo, jak będzie wyglądał ten festiwal. Na razie mają Państwo taki mały przedsmak tego, co będzie można zobaczyć, a wszystko to dlatego, żeby dostarczyć Państwu, dzięki uprzejmości artystów, żeby dostarczyć Państwu trochę tej kultury, która teraz szczególnie, myślę, jest bardzo ważna. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.